Już jutro startują Mistrzostwa Świata w Rosji 2018, a w Częstochowie na Placu Biegańskiego po raz kolejny przy tak dużej imprezie strefa kibica. No i właśnie ona trwa jeszcze co prawda tutaj ostatnie przygotowania przed tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniem. Dla Was to był taki odruch bezwarunkowy, że jeśli są Mistrzostwa Świata, jest polska reprezentacja, to tą strefę kibica trzeba zrobić? Troszeczkę tak. To już tradycja, że każda impreza wielkiego formatu, impreza piłkarska, zmusza nas do zorganizowania strefy kibica, prawda? Podobnie było przy Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Mówię o roku 2016 i 2014, kiedy taka strefa kibica na Placu Biegańskiego powstawała i podobnie teraz. Od 14 czerwca, czyli już od jutra, mecz otwarcia i wszystkie kolejne spotkania częstochowianie będą mogli obejrzeć w strefie kibica do wielkiego finału. 15 lipca, wtedy planujemy zakończenie strefy kibica. Oczywiście strefa kibica to nie tylko mecze piłkarskie, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że przychodzimy na dużym telebimie. W tym wypadku w tej strefie powstanie ekran 18 metrów kwadratowych, na którym te mecze będziemy mogli oglądać, ale poza tym też szereg atrakcji przed meczami i również atrakcje dla dzieciaków, z którymi z pewnością osoby dorosłe przyjdą. Będzie strefa animacji, na której to dzieci będą mogły swój czas spędzić. No i oczywiście strefa gastronomiczna. Będzie można napić się piwa do 3,5% i każdy na tą strefę będzie mógł wejść, bo wstęp jest bezpłatny. No właśnie, jakie to będą takie dokładniej atrakcje, bo wiemy, że na mecze Polaków nie będzie trzeba jakoś dodatkowo tutaj zmuszać mieszkańców Częstochowy, aby tutaj przybyli, no ale na te pozostałe mecze może być już różnie. Tradycyjnie będzie dużo sportu, czyli za naszymi plecami trwają prace nad budową małych boisk piłkarskich dla dzieciaków. No i oczywiście cała strefa gastronomiczna, która będzie funkcjonowała z food truckami, w której będzie też można skosztować różnych produktów, nie tylko regionalnych, tak, ale zaspokoić głód. No i obejrzeć mecze, bo to chyba głównie o to chodzi, żeby w tej strefie dorośli, kiedy dzieciaki się bawią, mogli spokojnie oglądać mecze pod gołym niebem. No to jeszcze takie statystyczne pytanie, ile tutaj będziemy mieć tych krzesełek i miejsc dla mieszkańców Częstochowy, dla kibiców piłki nożnej? Szykujemy się na 300 miejsc siedzących plus 200 miejsc na leżakach i mniej więcej, chociaż to liczba pewnie będzie mniejsza, drugie tyle będzie miejsc stojących, czyli ta strefa kibica rzeczywiście jest spora i myślę, że każdy zainteresowany będzie mógł z niej skorzystać i serdecznie na nią zapraszamy. No to jeszcze takie pytanie stricte piłkarskie, jak podpowiada intuicja, kto może zostać mistrzem świata i jak daleko może zajść polska reprezentacja? Ja powiem tylko o polskiej reprezentacji, korzystając z tego, że wczoraj Kamil Glik wrócił do tej reprezentacji. Myślę, że wszystkie sumienia i serca się uspokoiły. Myślę, że ćwierćfinał to jest taki minimum, na które będziemy liczyć przy tych mistrzostwach. Każdy kolejny mecz będzie ogromnym sukcesem tej reprezentacji. No do tego się trzymamy i zapraszamy oczywiście na strefę kibica tutaj na Placu Biegańskiego już od jutra na inaugurację Mistrzostw Świata.